Z końmi miałam styczność od dzieciństwa. Tata zajmował się nimi, pracując w stadninie koni w Golejewku. To dzięki niemu poznałam te cudowne zwierzęta. Uwielbiam się nimi zajmować, czyścić je, przebywać w ich towarzystwie. On pokazał mi, jak piękne są to stworzenia. Inteligentne, wrażliwe i dumne. Lubię podziwiać je na wybiegu. Bardzo mnie to relaksuje. Razem z moją przyjaciółką Martą często urządzamy sobie konne przejażdżki. Naszą ulubioną trasą jest Aleja Zasłużonych Koni. Podoba mi się sposób, w jaki je upamiętniono. Cieszę się, że mieszkamy w okolicy pełnych łąk, pól i lasów, gdzie możemy spędzić wiele czasu w siodle, w bliskim kontakcie z naturą. Pakosław i okolice. Uwielbiam wracać w tę stronę. Na studiach wraz z kolegami odbywałem tutaj praktyki. Zakochałem się w tej okolicy. Urzekły mnie tutejsze krajobrazy. Wielokrotnie objeżdżaliśmy te przepiękne tereny. Teraz, gdy tutaj wracam, wynajmuję bryczkę, aby przypomnieć sobie tamten cudowny czas. Zrelaksować się, odpocząć od miejskiego zgiełku. Bardzo lubię konie. Żałuję, że nigdy nie nauczyłem się na nich jeździć. Wycieczki bryczką to dla mnie wspaniały sposób spędzenia czasu z tymi zwierzętami. Nie wszyscy przecież potrafią jeździć na koniach, a wielu je bardzo lubią i podziwia. Uwielbiam te konne szlaki wokół Pakosławia. Wspaniałe okolice. Szczególnie o tej porze roku. Rześkie powietrze i cudowne kolory. Konie kocham od zawsze. To wspaniałe zwierzęta. Dostojne i dumne. W tej okolicy mam wielu przyjaciół, z którymi dzielę moją pasję do koni. W wolnym czasie przyjeżdżam tutaj, zostawiam auto u zaprzyjaźnionych pasjonatów koni i wyruszam na przejażdżkę oznakowanym szlakiem konnym Wielkopolska-Podkowa. Wystarczy kilka godzin w siodle i czuję się zrelaksowany. Często spotykam na trasie innych miłośników konnych wędrówek. Bywa, że jeździmy razem, podziwiając uroki tych wspaniałych okolic, których krajobraz jest bardzo urozmaicony. Pola i łąki, lasy i jeziora. Okolica zapewnia piękne wrażenia o każdej porze roku. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Hubertusa organizujemy od wielu lat. To prawdziwe święto miłośników koni, instruktorów jeździectwa i ich uczniów, a także miłośników lasu. Spotykamy się całymi rodzinami. Konno, na bryczce lub w powozie jedziemy na umówione miejsce, gdzie odbywają się głównie zawody, czyli tak zwany pogoń za lisem. Doczepiamy kitę lisa do jeźdźca, który wygrał poprzedniego Hubertusa. Taki lis ma jak najdłużej uciekać i nie dać się złapać innym jeźdźcom. Jest to bardzo widowiskowe polowanie. Dzięki temu można zobaczyć piękno zwierząt i umiejętności jeździeckie uczestników tej niezwykłej gonitwy. Cieszę się, że to ja złapałem w tym roku lisa. Jestem bardzo zadowolony. Sądzę, że dzisiejszy sukces zawdzięczam także mojemu kochanemu koniowi. Wspaniale, że to Karol, jeździec z naszego okręgu, złapał lisa. Znamy się od wielu lat. To prawdziwy pasjonat koni i rewelacyjny instruktor. Nie mogę doczekać się już przyszłorocznej imprezy. Zobaczymy, kto mnie upoluje. Cieszę się, że tegoroczny Hubertus tak się udał. Dla miłośników koni to prawdziwe święto. Na pewno spotkamy się tu za rok. Zapraszamy na Szlaki Konne Wielkopolski Gościnnej.